Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i wisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bram jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, Łazarz w podobny sposób niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt choćby chciał stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostanie się do nas. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mego ojca. Mam bowiem 5 braci, niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie. Kochani, idziemy drogą naszej refleksji nad Eucharystią, nad tym, w czym uczestniczymy. Dzisiaj przechodzimy już do tego, co chcemy nazwać uczta i ofiara. Ogólnie przyjrzeć się pewnym teologicznym kontekstom drugiej części mszy świętej. Ale wyjdźmy od dzisiejszego słowa, od tej Ewangelii, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Jezus używa postaci Abrahama, kiedy mówi do faryzeuszy o swoim zmartwychwstaniu, które jest największym znakiem dla świata. Kiedy Abraham zwraca się do bogacza: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. A przecież to przychodzenie zmartwychwstałego, a więc tego po ludzku umarłego, dokonuje się w każdej Eucharystii. W każdej Eucharystii uczestniczymy w tym przychodzeniu zmartwychwstałego do nas na to nasze spotkanie, kiedy staje się obecny wśród nas, najpierw w swoim słowie, a później w swoim ciele i w swojej krwi, w tej drugiej właśnie części Eucharystii. I kiedy mówimy o Eucharystii, to najczęściej pierwsza rzeczywistość, jaka nam się pojawia, to Ostatnia Wieczerza. To tam jakby widzimy źródło. Ale Ostatnia Wieczerza nie była Eucharystią jako tak. Była zapowiedzią Eucharystii, była jakby pewnym typem tego, co ma się zdarzyć. I pierwszym takim potwierdzeniem tego typu, jeszcze nie Eucharystią,
tym z takim naszym rozumieniu, nie Eucharystią sprawowaną przez wspólnotę Kościoła, bo ta dokonuje się w Duchu Świętym, a więc dopiero po Pięćdziesiątnicy, po Dniu Zesłania Ducha Świętego, kiedy wspólnota na nowo czyta całą Ewangelię Chrystusa, całe Jego przesłanie i ma już też jakby pewne rozeznanie w tym, co czynić należy i co wspominać, co Duch im przypomina i każe czynić. Takim pierwszym konstytutywnym spotkaniem, do którego możemy się odnieść w kontekście drugiej części mszy świętej, które nam wyjaśni to, co się dzieje, jest ta scena, którą wszyscy doskonale znamy, a mianowicie uczniów idących do Emaus. Uczniowie przerażeni tym, że Jezus został zabity, że został ukrzyżowany, uciekają z Jerozolimy w jakimś przerażeniu, prawdopodobnie też spodziewając się tego, co było normalne w takich sytuacjach, jeżeli przywódca jakiegoś wystąpienia, które zostało uznane za wystąpienie przeciwko prawu, czy to narodu wybranego, czy prawu rzymskiemu, to nie tylko skazany był przywódca, ale też wyłapywano jakby wszystkich najbliższych mu i ich też osądzano i skazywano. I kiedy idą i tak z sobą rozmawiają na temat tego, co się wydarzyło, przeżywając ciągle na nowo, mając na świeżo to wszystko, co się wydarzyło przed szabasem, przyłącza się do nich nieznajomy i zaczyna z nimi dialogować. Przypomina im i wyjaśnia to, co Pismo Święte mówiło o Mesjaszu, pokazując jakby całą drogę. Ale to ich nie przekonuje. Słowo nie trafia do nich. I dopiero kiedy zatrzymują się wieczorem na nocleg w jakimś zajeździe przydrożnym, gdzie zamierzają spożyć wieczerze, kolację i gdzie wręcz przymuszają tego przybysza, żeby z nimi pozostał, w momencie, kiedy on błogosławi chleb i łamie ten chleb, oni go rozpoznają. A więc zaczyna się ta pamięć zbiorowa Kościoła, że oto to, co było zapowiedziane w czasie ostatniej wieczerzy, staje się w Chrystusie czymś konkretnym i może przypominać i uobecniać całą ofiarę Chrystusa. I to łamanie chleba odnosi nas z powrotem do wydarzenia, które dokonało się w wieczerniku, a więc przed jeszcze ukrzyżowaniem. Kiedy Jezus nadaje nowe znaczenie uczcie posiłkowi paschalnemu, który był spożywany na pamiątkę nie tylko wyjścia z Egiptu, nie tylko odzyskania wolności przez naród wybrany, ale był przypomnieniem, że to właśnie w tym wydarzeniu, wyjściu z Egiptu, Bóg utworzył sobie nowy lud wybrany. Tam utworzył się Izrael. Ci, którzy wyszli z Egiptu, stali się uczestnikami przymierza z Bogiem. Stali się nowym ludem, ludem wybranym. I przypomnijmy też, że to wyjście z Egiptu, które było naznaczone jakby podwójnym elementem, bo Faraon zgodził się wypuścić Izraela w momencie, kiedy Bóg wytracił wszystkich pierworodnych Izraela, kiedy Izrael
Egiptu, przepraszam, kiedy Bóg wytracił wszystkich pierworodnych Egiptu i jednocześnie zachował wszystkich pierworodnych Izraela, wszystkie te drzwi, które były naznaczone krwią baranka, wszystkie te gospodarstwa zostały pominięte przez anioła śmierci, to w tym napięciu zrodziła się wolność, błogosławieństwo życia dla pierworodnych, a więc tych, którzy będą dziedzicami, i jednocześnie to przerażenie Egiptu w perspektywie tej wszechmocy, potęgi samego Boga. I do tego odnosiła się uczta paschalna, ta wieczerza paschalna, którą to celebrując, Jezus nadaje nowe znaczenie, dodając te słowa: czyńcie to na moją pamiątkę. I w czasie tej uczty pojawia się takie cztery zasadnicze elementy. I wyróżniamy to, że Jezus wziął chleb, a potem kielich z winem. Dalej, dzięki czynił i odmówił błogosławieństwo. Kolejny element, połamał chleb i wreszcie podał swoim uczniom. To są te cztery elementy konkretnych czynów Jezusa w wieczerniku, które przekładają się konkretnie na to, co czynimy w drugiej części Eucharystii. Czyli jest przynoszony chleb, nad którym odmawiana jest modlitwa błogosławieństwa i prośby. Chleb jest łamany i dzielony między tymi, którzy Eucharystię sprawują. Symbolika chleba i wina, najczęściej po prostu mówi się, że Jezus wziął to, co było jedzeniem, czyli pożywieniem, i napojem, bez czego człowiek nie może żyć, a co jest tym pierwszym przejawem świadomej egzystencji ludzkiej. Tak? Człowiek, który walczy o przetrwanie, walczy o jedzenie i picie. Bo większość z nas nie uzmysławia sobie, jeżeli nie wejdziemy w proces myślenia, jakiejś refleksji, nie uzmysławiamy sobie, że każdy z nas potrzebuje oddychać. To czynimy mimowolnie. To jest proces jakby naturalny. Natomiast i przy jedzeniu, i przy piciu potrzeba zaangażowania już i pewnej refleksji naszego umysłu. Jezus bierze ten podstawowy pokarm, jakim jest chleb, który nie tylko ma wymiar jedzenia, ale w Starym Testamencie chleb miał też głęboki wymiar wspólnototwórczy. Chleb łamano, ale też chleb zasadniczo wypiekano raz w tygodniu na cały tydzień. Czyniono pewien zapas. Natomiast w momencie, kiedy pojawiał się gość, to dla wielkiego uszanowania gościa wypiekano nowy chleb w domu. I częstowano gościa świeżym chlebem. Dalej, zawsze to łamanie chleba było łamaniem dla wielu. Tworzyło wspólnotę, podkreślało jedność. Jedność tych, którzy ten chleb jedzą. O ten chleb się starają, o ten chleb zabiegają. Ten chleb razem niejako wytwarzają, wypiekają i razem spożywają wspólnym trudem i wysiłkiem. Natomiast wino
ma już taki element dodatkowy, było znakiem lekarstwa. Pamiętamy to, jak miłosierny Samarytanin opatruje rany winem i oliwą. I wino też czyniło wodę, która przechowywana była w cysternach, a więc niejednokrotnie były w niej różnego rodzaju zarazki. Wino uzdrawiało wodę. Czyniło wodę zdatną do picia. Po tej wodzie zmieszanej z winem niejednokrotnie ta woda po prostu nie wyrządzała żadnej krzywdy, czyli nie szkodziła temu, kto tę wodę pił. I Jezus bierze te dwa istotne elementy i podstawowe elementy funkcjonowania człowieka jako znaki swojej obecności. Natomiast to, co się dokonuje już w czasie ostatniej wieczerzy, jest też pewnym procesem, który obserwuje się już w czasach Starego Testamentu, a mianowicie, że naród wybrany coraz częściej już w czasach Starego Testamentu przechodził od ofiar tych krwawych, zabijania baranków, wołów, gołębi i tak dalej, do ofiar bardziej symbolicznych. I tutaj takim konkretnym przykładem jest tak zwana ofiara wybawienia, która po hebrajsku nazywała się Toda. Mianowicie ta ofiara wybawienia była wspólnym ucztowaniem tego, który czuł się wybawiony z jakiejś trudnej opresji i tych, których on zaprosił na tę ucztę ofiarną. I jakby w tym znaczeniu następowała już pewna spirytualizacja sensu ofiary. A jednocześnie jakby w to, co zostało zapowiedziane w czasie ostatniej wieczerzy, wypełnia się na krzyżu i w zmartwychwstaniu i staje się nową jakością. Chrześcijanie już zasadniczo nie składają ofiar krwawych. Mówię zasadniczo, bo są odłamy chrześcijańskie, gdzie ofiary krwawe są do dzisiaj składane. Bardzo rzadko, ale są. Natomiast chrześcijaństwo zachodnie nie składa ofiar krwawych. Całkowicie, jakby wraz z ofiarą Chrystusa stwierdziliśmy, można by tak powiedzieć, my jako Kościół, że to była ostateczna ofiara krwawa, że to była pełnia wszelkich ofiar i teraz mamy ten czas ofiary bezkrwawej, którą jest Eucharystia. Ofiary bezkrwawej, która się dokonuje się poprzez anamnezę i epiklezę. Anamneza to jest przypomnienie, ale nie tylko takie przypomnienie, że coś nam się przypomniało z kiedyś. Anamneza ma dużo głębsze znaczenie. Można by powiedzieć, że to jest przypomnienie, które się aktualizuje, stając się częścią teraźniejszości. Czyli bardzo konkretnie to przypomnienie odnosi się do teraźniejszości. Czyli zmienia jakość naszego teraz. I taki wymiar ma Eucharystia, ta jej druga część. Jest anamnezą, przypomnieniem i aktualizacją ofiary Chrystusa. To się też wiąże z epiklezą, tak jak powiedziałem, czyli ze szczególnym przywołaniem obecności Ducha Świętego. Bo epikleza z kolei jest modlitwą skierowaną do Ojca, przywołującą Ducha Świętego dla uobecnienia zbawczego czynu Chrystusa. Czyli nasza anamneza, nasze przypomnienie ma swoje źródło w działaniu Ducha Świętego, który
nie tylko nam przypomina, ale i uobecnia to, co się wydarzyło prawie 2000 lat temu w Jerozolimie w ofierze Chrystusa. I to wszystko też jest powiązane z rozumieniem czasu. My bardzo mocno dzisiaj jesteśmy zakorzenieni w tym czasie, który rozumiemy jako chronos, czyli ten czas zegarkowy. Godziny mijają, dni mijają, czas upływa, każdy z nas patrzy na zegarek, widzi, ile tego czasu upłynęło. Natomiast Eucharystia staje się bardziej w kairos, w chwili, w momencie. Mamy takie ważne dla nas wydarzenia, o których mówimy, że czas się zatrzymał. Nieraz osoby, które doświadczyły wypadków drogowych, mówią, że w jednej sekundzie przeleciało przed nimi całe życie. Więc jakby to, co do tej pory zbierali tym doświadczeniem życiowym przez kilkadziesiąt nieraz lat, pojawia się przed ich oczami w jednej sekundzie. To jest właśnie kairos. I Eucharystia jest takim kairosem. Dzieje się poza tym naszym rozumieniem czasu. Czyli bo ma swoje źródło w Bogu, a Bóg jest poza czasem. Więc ona się stała i się dzieje. To jest ta tajemnica Eucharystii. W tym wymiarze mówimy również o Eucharystii jako czymś, co jest kosmiczne, co przekracza jakiekolwiek nasze rozumienie. Przekracza porządek tego świata. I ostatecznie poprzez anamnezę i epiklezę Jezus staje się obecny i nam się wydaje, daje nam siebie całkowicie i przypominając nam też, że to wszystko, co się wydarzyło w momencie, kiedy głosił Królestwo Boże, jest ciągle aktualne. Jest i może stać się częścią naszego życia, jeżeli zechcemy w to doświadczenie Jego, ale też i pierwotnego Kościoła wejść i stać się częścią tego doświadczenia. Stać się częścią tej tajemnicy wiary, tego, że Bóg został z nami, że Bóg nam się daje po to, aby nas przemieniać bardziej w siebie, abyśmy byli Jego świadkami. Kochani, tyle o początku, jakby o takim wprowadzeniu w tę drugą część Eucharystii, jakim jest ofiara eucharystyczna, która właśnie w wymiarze ofiary, to Chrystus jest nowym barankiem paschalnym, czyli tym, który prowadzi nas do nowego przymierza i staje się też źródłem ucztowania, kiedy to gromadzimy się, aby łamać chleb, aby wspólnie ucztować, świętować nasze wybawienie, tak jak to miało miejsce już w starotestamentalnej ofierze Toda, kiedy wybawiony ucztował z tymi, z którymi dzielił swoją radość w Chrystusie i Jego ofierze, tej eucharystycznej, którą celebrujemy. Wszyscy zostaliśmy wybawieni, o ile zechcemy z Nim tę ofiarę celebrować.